Dzisiaj wspominamy naszych bliskich, zmarłych i siłą rzeczy to jest dzień, który nastraja nas nieco nostalgicznie, czy nawet melancholijnie, sentymentalnie. Ale też nie możemy zapomnieć o tym, że to jest dzień pełen nadziei. Jeden z teologów, Jean Corbon, mówił o tym, że kiedy jesteśmy na mszy świętej, to na ołtarzu, na którym sprawowana jest Eucharystia, Chrystus uśmierca śmierć. To znaczy, że sama śmierć znajduje własną śmierć. Śmierć umiera. I zarówno ten sam ołtarz jest też miejscem, w którym my rodzimy się na nowo. I oczywiście w czasie mszy świętej, którą przeżywamy teraz, to nasza duchowa śmierć umiera, a my wewnętrznie się odradzamy do nowego życia, ale przecież przyjdzie taki moment, prędzej czy później, kiedy i z duszą, i z ciałem przejdziemy na tę drugą stronę, kiedy ostatecznie Chrystus uśmierci naszą śmierć i ostatecznie powoła nas do nowego życia. Ten dzisiejszy dzień, dzień naszych bliskich zmarłych, to jest naprawdę dzień olbrzymiej nadziei. Przyjdzie taki moment, kiedy i z duszą, i z ciałem całkowicie przejdziemy na tę drugą stronę, żeby spotkać się i z Bogiem, i z naszymi bliskimi, którzy już na nas tam czekają. Dzisiaj wspominamy zmarłych, wszystkich zmarłych. Nie tylko tych świętych, tych, którzy przebywają z Bogiem, ale też wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli i nie wiemy, czy jeszcze trwają w oczyszczeniu, czy też są już z Bogiem. I wobec tego dnia i wobec tych wspomnień często rodzi się smutek i poczucie straty. To naturalne, bo odeszli ci, których kochamy. I nasz smutek często jest miarą tego, jak kogoś kochaliśmy. I często wtedy, kiedy oni odchodzą, my chcemy jakby uczepić się ich, jakby ich zatrzymać na tym świecie. Przez miłość, przez właśnie rozpamiętywanie tej straty, ich odejścia, przez wspomnienia, jakby opuszkami palców trzymamy się ich i nie chcemy ich puścić z tego świata. Sztuka polega na tym, czego dokonała Najświętsza Dziewica pod krzyżem. Oddać Bogu. Nie zatrzymywać tutaj na świecie, nie zatrzymywać dla siebie, nie zatrzymywać przez smutek, ale oddać Bogu. Nie porzucić, ale oddać w kochające ręce Boga tych, których myśmy pokochali. W ten sposób nie tylko przechodzimy przez ten okres żałoby i jakoś jesteśmy w stanie utulić się w smutku, ale robimy najlepszą rzecz dla naszych zmarłych. Oddajemy ich w ręce kochającego Boga. Bóg nie zatrzymuje ich dla siebie. Tak jak ze śmiercią z Chrystusa i z Jego zmartwychwstaniem. Jeśli Chrystus faktycznie swojego ducha oddaje w ręce Boga, to On zwraca Mu życie. Podnosi Go z martwych. I tak samo jest z naszymi stratami i tak samo jest z naszymi bliskimi. Wtedy, kiedy potrafimy ich oddać w ręce Boga, On zwraca nam tę miłość i zwraca nam tych ludzi właśnie w zmartwychwstaniu. Kiedyś na końcu czasu w pełni, a teraz przez to, że jesteśmy w stanie faktycznie ich Bogu powierzyć, On nam zwraca nadzieję na ich zbawienie, na to, że się spotkamy. I ich obecność staje się w naszym życiu i ich wspomnienie w naszym życiu staje się już nie tylko smutne, ale jest pełne nadziei i światła.